Na pokój w rodzinie duży wpływ mają uwarunkowania społeczne. Jednym z takich uwarunkowań są działania ideologiczne. Współczesne ideologie wypowiedziały wojnę rodzinie chrześcijańskiej. Wpływają, a nawet wymuszają, zwłaszcza na dzieciach i młodzieży, niemoralne zachowania. To przenosi się na płaszczyznę życia rodzinnego. Na skutek tego powstają konflikty w rodzinach. Przykładem może być rozbieżne podejście do kwestii wiary, a nawet do przeciwstawnej interpretacji Słowa Bożego osób młodych, będących pod indoktrynacją ideologiczną, a rodzicami czy dziadkami. Dochodzi nawet do apostazji. Napięcia światopoglądowe wywołują napięcia emocjonalne, które są powodem coraz częstszych nieporozumień rodzinnych. Zachodzi pytanie, co my, jako wspólnota krwi Chrystusa, robimy, aby zapobiegać albo pomagać w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Często posługujemy się przysłowiem: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I co z tego wynika? Iż wiemy i zdajemy sobie sprawę z efektów takiego funkcjonowania. Nadszedł czas, aby stanąć w obronie jedności i pokoju w rodzinie. A oto kilka sposobów na bycie siewcą pokoju w rodzinie. Kontroluj swoje serce. Konflikt zawsze zaczyna się w twoim sercu. Wybory, których dokonujemy, myśli i słowa pochodzą z serca. Kiedy mamy czyste serce, wtedy i nasze myśli i słowa są czyste. Dlatego tak ważne jest, by regularnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Po drugie, proś Boga o pomoc. Najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce w czasie kryzysu rodziny jest w ramionach naszego niebieskiego Ojca. Możesz nie rozumieć, jak to wszystko rozegrać, co zrobić w danej sytuacji, ale można bezpiecznie udać się do Niego z pytaniami i obawami i pozwolić Mu, aby poprowadził cię przez burzę. Nie doprowadzisz do pokoju, jeśli nie masz go w sobie. Ufaj Bogu. Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu, jakich musimy się nauczyć, jest ufanie Bogu. Problemy rodzinne to najlepszy czas, aby się tej ufności nauczyć. Jeśli zawsze wszystko przebiega bez problemów, to nie mamy okazji Mu zaufać. Ale przecież wiemy, że nie wszystko w życiu przebiega bezproblemowo. Ludzie umierają, małżonkowie się rozchodzą, rodziny są skłócone, tracimy mieszkania i domy. Choć nie wiemy, kiedy kryzys się skończy, możemy być pewni, że Bóg wciąż jest z nami, że nas nie porzucił. Zaufaj Bogu i pozwól, aby Jego pokój strzegł twoich myśli. Tylko wtedy możesz skutecznie dążyć do otrzymania pokoju w swojej rodzinie. Składam.
Zanim wstąpiłam do wspólnoty krwi Chrystusa, przytłaczał mnie każdy problem. Szybko się załamywałam i sięgałam po tabletki uspokajające, z czasem coraz silniejsze. Odkąd należę do wspólnoty krwi Chrystusa, a jest to już 10 lat, moje życie się zmieniło. Staram się żyć słowem życia autentycznie, aby nie było to tylko ładne hasło zapisane na kartce papieru. Jest ono dla mnie drogowskazem w różnych życiowych sytuacjach. Pomaga mi budować głębszą relację z Panem Jezusem. Uczy zawierzenia i ufności w Bożą opatrzność. Wymaga wytrwałości w modlitwie, wierności i cierpliwości. Jest wielką duchową pomocą. Dzięki temu, pomimo wielu trosk i problemów dnia codziennego, nie tracę nadziei, nie sięgam po środki uspokajające, ponieważ czuję się silniejsza. Wiem, że nie idę przez życie sama. Jest ze mną nasz Pan, Jezus Chrystus, który mówi: nie lękajcie się, i obdarza mnie swoją mocą. Mimo że w mojej rodzinie mąż i dwoje dzieci ciężko choruje, stwardnienie rozsiane, padaczka, nie załamuję się, nie skupiam się tylko na swoim życiu, ale staram się widzieć problemy w moim najbliższym otoczeniu. Zanim wybuchła pandemia koronawirusa, posługiwałam w hospicjum i w zakładzie karnym. Uczestniczyłam w życiu parafii. Teraz staram się ogarnąć modlitwą trudną teraźniejszość, wesprzeć darowiznę potrzebujących bliźnich. Nie ma już we mnie nadmiernego lęku o to, jak sobie poradzę ze wszystkim, co niesie życie dziś i co będzie w przyszłości. Błogosławiona krew Jezusowa. Kontroluj swój głos i unikaj obwiniania. Podniesiony głos, sarkazm i krytycyzm tylko rozniecają płomień konfliktu. Wiele razy w rodzinie eskaluje się konflikt nie z powodu tego, co ktoś komu powiedział, ale jak to powiedział. Pamiętaj, że ton twojego głosu jest jednym z elementów całego języka ciała. Spróbuj też nie wskazywać palcami innych, nie obwiniać ich. Aby zachować pokój, należy brać odpowiedzialność za swoje czyny i to bez wymówek. A jeśli inni też się źle zachowali, pozwól im, żeby nauczyli się postępować tak samo. Nie obrażaj się. Konflikt w rodzinie jest często wynikiem obrażania się na siebie za to, co ktoś zrobił tobie lub ty zrobiłeś komuś. Spróbuj na początku każdego dnia poprosić Pana Boga o łaskę nieobrażania się, o taki zdrowy dystans, by nie odnosić wszystkiego tak osobiście do siebie. Zaoferuj przebaczenie. Sytuacja konfliktowa może zostać szybko rozwiązana, jeśli od razu i szczerze zaoferujesz przebaczenie. Szybkie przepraszam, rzucone w przelocie, nie zabrzmi prawdziwie. Dlatego poświęć chwilę, by wyjaśnić, dlaczego jest ci przykro i że zależy ci na tej relacji. Prawdziwy zwolennik pokoju jest gotów przebaczać, tak jak w Chrystusie Bóg przebaczył nam. Przyjdź do ciebie takim zwyczajnym jak.
kochaj praktycznie. Nie wystarczy mówić kocham cię do członka rodziny. Zademonstruj to w praktyczny sposób. Pozmywaj naczynia za żonę lub sprzątnij coś za swojego męża. Zrób kanapkę dla swojej siostrzyczki, schowaj buty swojego starszego brata do szafki, aby nikt się o nie nie przewrócił. Jan powiedział, dzieci miłujemy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Mówienie kocham ciebie jest dobre i potrzebne, ale prawdziwą miłość okazuje się poprzez działania. Dziękuj. Okazywanie wdzięczności, chociaż może wydawać się dziwnym sposobem na zachowanie pokoju w rodzinie, jest jednak kluczowe. Wdzięczność lub jej brak wpływa na rezultat naszych negocjacji w konfliktach i w kryzysach rodzinnych. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze istnieje jakiś powód do okazywania wdzięczności. Bądź dobrym przykładem. Jeśli jesteś rodzicem, twój osobisty przykład jest bardzo ważny. Dzieci nie naśladują tego, co mówisz, ale to, co robisz. Bądź dobrym przykładem dla swoich dzieci. Jeśli jesteś dzieckiem lub nastolatkiem i masz młodsze rodzeństwo, uświadom sobie, że ono patrzy na ciebie i na twoje starania o zachowanie rodzinnego pokoju. Dzieci również mogą być dobrym przykładem dla swoich rodziców. Wystarczy tylko jedna osoba w rodzinie, aby zainicjować zmianę, która może przynieść pokój. Niechaj z naszych serc i oczu bije dobroć niby blask. Bądźmy dobrzy i szlachetni, takich ludzi przecież brak. Bądźmy zawsze uśmiechnięci i miłością ogarnięci. A kochajmy choć w cierpieniu, nie poddając się. Dzień zwykły i szary, wiele dobra w sobie ma. Gdybyśmy to dostrzegali, byłby lepszy nastrój dnia. Bądźmy zawsze uśmiechnięci i miłością ogarnięci. A kochajmy go w cierpieniu, nie poddają się ciągle tak. Bądźmy zawsze uśmiechnięci.
Przeczytam świadectwo Anny, która nie może tu dziś być. Chciała podzielić się świadectwem, jak Bóg działa w jej życiu i w życiu jej rodziny. Wychowałam się w pobożnej rodzinie. Wychowała mnie mama, bo kiedy miałam 6 lat, zmarł tata. Modlitwa była zawsze obecna w moim domu rodzinnym. Mama brała mnie do pociągu i jechaliśmy do Niepokalanowa i Częstochowy. Co roku były to piękne wyjazdy, podczas których mama powierzała naszą rodzinę Matce Bożej. Mając 20 lat wyszłam za mąż, byłam zakochana w moim mężu, z którym jestem 42 lata. Były to różne lata, pełne cierpienia i miłości. 2 lata po ślubie Bóg dał nam córkę. Niestety były chwile bardzo ciężkie dla mnie, ponieważ miałam 3 poronienia. Zawsze dziękuję Bogu, że mam córkę. Niestety mąż zaczął pić, pił coraz więcej. Awantury w domu, brak pieniędzy, bo nie pracował. Ze swojego życia nie znałam, co to jest alkoholizm, bo w domu rodzinnym nie miałam tego problemu. Moje życie zmieniło się w koszmar. Obwiniałam Boga za moje życie. Pytałam, dlaczego mnie tak karze. Obraziłam się na Niego i przez 2 lata nie chodziłam do kościoła. Modliłam się bardzo rzadko, tylko użalałam się nad swoim życiem. Zmagałam się sama, bo było mi ciężko i choć ja zapomniałam o Bogu, to Bóg nie zapomniał o mnie. Postawił na mojej drodze kapłana, który pomógł mi wrócić do Boga. Wyspowiadałam się, zaczęłam chodzić do kościoła i małymi kroczkami rozpoczął się mój powrót do Boga. W domu mąż nie przestał pić, ale ja znosiłam to łatwiej, bo nie byłam już sama. Był ze mną mój potężny Bóg. Nagle przyszła choroba. Okazało się, że mam guza na płucach. Lekarz poinformował mnie, że jeśli nie będzie rósł, to nie będziemy go ruszać. Zaleciłbym co 3 miesiące stawiała się na kontrolne badania. Po pewnym czasie podczas wizyty kontrolnej okazało się, że guz urósł. Lekarz powiedział, że nie ma na co czekać. Zgłosiłam się więc do szpitala. Niestety guz znajdował się w niedostępnym miejscu, więc nie było możliwości zrobienia biopsji. Pani doktor zdecydowała, że konieczna będzie operacja, podczas której pobiorą wyniki do badań. Bardzo się bałam. Będąc w szpitalu, cały czas trwałam na modlitwie, przyjmowałam komunię świętą i starałam się pomagać innym chorym z mojej sali. Nadszedł poniedziałek, dzień operacji. Lekarz poinformował mnie, że jeśli wszystko będzie dobrze, to operacja potrwa około 4 godzin. Powierzyłam Panu Bogu siebie, lekarzy i pojechałam na salę operacyjną. Była 9:30. Kiedy obudziłam się na OIOM-ie, zegarek wskazywał 16:30. Przyszła do mnie pani doktor i powiedziała: przykro mi, pani Aniu, to jest nowotwór złośliwy. Musieliśmy usunąć cały jeden płac płuca. Wzięliśmy wycinki, skąd się dało, i wysłaliśmy do badania, by sprawdzić, czy nie ma przerzutów. I poszła. A ja zostałam sama z natłokiem myśli. Nie mogłam uwierzyć w to, że mam raka. Widziałam na oddziale, jak wyglądają osoby z nowotworem na płucach, jak bardzo choroba ich wyniszczyła. Łzy same cisnęły mi się do oczu. Prosiłam Boga, by zabrał mnie już do siebie, oszczędził mi bólu i cierpienia. Z takimi myślami zasnęłam. Kolejnego dnia podczas rozmowy z panią doktor usłyszałam, że powinnam uporządkować wszystkie swoje sprawy. Modląc się na różańcu, zastanawiałam się nad tym, ile zostało mi czasu, jak powiedzieć mężowi i córce, że tak niewiele życia mi zostało. Wtedy w sercu usłyszałam takie słowa: nie martw się, dziecko, wszystko będzie dobrze. Najbliższym nic nie mów. Byłam bardzo zaskoczona. Myśl ta powracała za każdym razem, kiedy modliłam się na różańcu. Postanowiłam całkowicie powierzyć się Panu Bogu i Matce Najświętszej, przyjmując tą moją chorobę z pokorą, nie złoszcząc się na to, co mnie spotkało, przestałam się zamartwiać. Pan nie oszczędzał mnie w czasie tej walki. Przeszłam 6 razy bronkoskopię. Jest to badanie bardzo nieprzyjemne i bolesne. I kiedy wracałam z każdego z tych badań, pielęgniarki dopytywały mnie, dlaczego jestem taka radosna. Na co odpowiadałam, że cieszę się, że jestem już po badaniu. Nie pytałam Boga dlaczego, tylko dziękowałam, że wytrzymałam i z pokorą czekałam, czy będzie potrzebny następny raz. Mimo trudów cały czas starałam się być wsparciem i pocieszeniem dla tych, z którymi dzieliłam szpitalne sale. Najbliższym powiedziałam tylko, że wycinki zostały wysłane do badania i trzeba czekać na wynik. Zaufałam całkowicie Bogu.
Nie martwiłam się, co będzie jutro i cały czas czułam obecność Boga. Wyglądając przez okno, widziałam budynek onkologii, który przypominał mi o tym, że niedługo tam trafię, ale ciągle powtarzałam: niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. I tak minęło 21 dni. Po tym czasie przyszedł do mnie lekarz, był zakłopotany. Powiedział, że przyszły wyniki. Nowotwór nie jest złośliwy, nie ma przerzutów. Gdy to usłyszałam, szklanka wypadła mi z ręki. Zaczęłam płakać. Wtedy lekarz powiedział, żebym się cieszyła, bo niewielu pacjentów może to usłyszeć. Nie dowierzałam. Zapytałam więc, czy z medycznego punktu widzenia jest to możliwe. Usłyszałam. W czasie operacji potwierdziliśmy nowotwór złośliwy. Dwa razy powtarzaliśmy badanie i wykazało one nowotwór niezłośliwy. Wizyta u onkologa nie będzie potrzebna. Moje życie zaczęło się zmieniać. Zrozumiałam, że Bóg ma względem mnie jakieś plany. Tak zaczęło się moje nawrócenie i trwa do dziś. Szukałam dla siebie miejsca w kościele i w 2019 roku zostałam członkiem wspólnoty krwi Chrystusa. Jest ona dla mnie bardzo ważna. Słowo życia pomaga mi ciągle się nawracać. Te wydarzenia spowodowały również przemianę serc moich najbliższych. Mąż zaczął chodzić ze mną do kościoła. Przyjmuje komunię świętą. Zawozi mnie na rekolekcje, skupienia i bardzo mnie wspiera. Przestał pić. Postawa jednego członka rodziny może zmienić życie całej rodziny. Bóg zagościł w moim sercu i do dnia dzisiejszego nie mam remisji. Dziękuję Bogu za każdy dzień mojego życia, za to, że pozwolił mi przeżyć tyle pięknych chwil z trzeźwym mężem oraz obdarzył mnie długo wyczekiwanym wnukiem. Wiem, że bez modlitwy i bez Boga moje życie byłoby wielką pustką. Bóg ponad wszystko. Anna. Boże, Ty z miłości do nas posłałeś jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty. Najświętsza Rodzino, w obronie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niechaj każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój. Najświętsza Rodzino, której opiekun święty Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus posłuszeństwa i miłości synowskiej. Oddajemy się pod Twoją opiekę, prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością. Z wiarą i miłością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości, za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić dziecko, za rozwijające się dzieci, które napełniają domy miłością, za młodzież, w której budzi się miłość, za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa, za ludzi starszych,
którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca, za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Najświętsza Rodzino z Nazaretu, broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen. Tajemnica radosna, część trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, to znaczy stać się głęboką wspólnotą życia i miłości małżeńskiej, powołaną do miłości i przekazywania życia. Rodzino, powierzam Ci misję o pierwszorzędnym znaczeniu. Masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra niezbędnego dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego. Świadoma, że pokoju raz na zawsze nie da się zdobyć, musisz go niestrudzenie poszukiwać. Jezus przez swoją śmierć na krzyżu zostawił ludzkości swój pokój, zapewniając nam swoją wieczną obecność. Proś zatem o ten pokój, módl się o ten pokój, dla tego pokoju pracuj. Ahem.